Jeżeli chcesz brzmieć bardziej jak native speaker i być dobrze odbieranym, to oglądaj, bo ta lekcja jest właśnie dla Ciebie. Więc zaczniemy od tych naszych potocznych wyrażeń. W jaki sposób można powiedzieć I think, czyli wyrazić swoją opinię, nie używając tego wyrażenia I think? Można użyć not going to lie, czyli I am not going to lie, albo w skrócie not gonna lie. W SMS-ie może Ci się zdarzyć zobaczyć taki skrót NGL. I cóż to oznacza? No właśnie, I'm not gonna lie. I'm not gonna lie, czyli no nie będę kłamać, czyli szczerze mówiąc. Co mogę powiedzieć? To jest fajne wyrażenie, kiedy chcemy powiedzieć coś takiego, co być może, do czego chcemy się przyznać. O, mogę powiedzieć, you know, I'm not gonna lie, I quite like working with John. Not gonna lie, I quite like working with John. Co ważne, po tym słówku like, I'm not gonna lie, I quite like, musi być następne słówko, następny czasownik musi być w formie ciągłej. Not gonna lie, I like working here. Not gonna lie, I quite like seeing you. Not gonna lie, I quite like dancing, eating, jumping, learning, whatever. Co tego, cokolwiek tam dasz, musi być po tym ing. Dlaczego? Dlatego, że po like musi być następny czasownik z końcówką ing. Drugi przykład to jest in all honesty. Uwaga! Posłuchajcie, w jaki sposób ja to mówię. In all honesty. Czyli co my tutaj mamy? Mamy napisane honesty, ale uwaga! Tego ch nie czytamy. Honesty nie my. Tak jakby go tam nie było. In all honesty. In all honesty. In all honesty. Co ciekawe jeszcze dla uczniów bardziej zaawansowanych, to in all jest wymawiane prawie jak jeden wyraz. Ok? On się łączy w wymowie jako jedno. In all honesty. In all honesty. Co oznacza tyle, co no szczerze mówiąc. In all honesty. Na przykład. In all honesty, I would say yes if he asked me out. To znaczy, no szczerze mówiąc to bym powiedziała tak, zgodziłabym się, gdyby on mnie poprosił o wyjście z nim na randkę. In all honesty, I would say yes if he asked me out. Zwróćcie uwagę, bo tutaj też jest fajna lekcja, jeżeli chodzi o gdybanie, ok? Uwaga, w języku angielskim będziemy też te rady, jeżeli będziemy ich udzielać, to nie będziemy tak jak po polsku. A czemu ty sobie nie? A czemu ty sobie nie tak? A czemu ty sobie nie tak? Ok? W języku polskim to jedziemy o tak z grubej rury. W języku angielskim dystans. Musi być. Dlatego będziemy sobie gdybać i będziemy mówić właśnie. Na przykład możemy powiedzieć I would. Że coś bym zrobiła. Ok? To jest jeden przykład. Zwróćcie na to uwagę. Ok, super. W takim razie wiemy, że zamiast ciągle mówić, no bo ja myślę, to mogę powiedzieć, no I'm not gonna lie. Mogę powiedzieć, in all honesty, ok? Również mogę powiedzieć, if you ask me, co oznacza tyle, co moim zdaniem. If you ask me, a gdybyśmy to chcieli przetłumaczyć bezpośrednio słowo po słowie, to byśmy powiedzieli, jeżeli ktoś by mnie pytał o zdanie, no albo jeżeli byś mnie nie zapytał o zdanie, no to bym ci powiedziała to i to, ok? Czy widzicie, jaka tu jest różnica, jaka to jest taka, pomimo to, że to są wszystko wyrażenia potoczne, to one nadal są bardziej zdystansowane. Na przykład, uwaga, będę teraz udzielać rady. If you ask me, I think, albo bez tego I think, if you ask me, he should talk to the supervisor. He should talk to the supervisor. Okay? If you ask me, he should talk to the supervisor. Jeżeli byś mnie zapytał, to moje zdanie jest następujące. On powinien porozmawiać ze swoim brygadzistą. Świetnie, w takim razie mamy, słuchajcie, pierwsze trzy wyrażenia załatwione. To są te najbardziej potoczne, te, których możemy użyć w sytuacjach życia codziennego. One nie są jakoś skandalicznie kolokwialne, no ale są jednak mniej formalne niż te, które mamy tutaj. W takim razie jedziemy dalej. Jak to jest z tymi bardziej formalnymi wyrażeniami?
których możemy użyć między innymi w rozmowie ze swoim szefem, brygadzistą, ale również w szkole czy w pracy, w sytuacji, gdzie rozmawiam na przykład z kolegą. Mogę powiedzieć the way I see it. Well, the way I see it. Uwaga, zwróćcie uwagę na akcent. Jeżeli ja używam tego wyrażenia w całym zdaniu, to powiem the way I see it, ok? Czyli jest do góry, intonacja pod koniec i potem nadchodzi ta moja opinia. Na przykład mogę powiedzieć, well, the way I see it, I have got two options. Czyli z tego, co ja widzę, no to mam tylko dwie opcje. The way I see it, I've got two options. Ok? Więc też fajne wyrażenie. Ale jeżeli chcesz powiedzieć troszeczkę inaczej, to możesz powiedzieć, uwaga, it seems to me that. It seems to me that. Wydaje mi się, że. I popatrzcie, to jest takie mniej bezpośrednie, to jest takie mniej in your face, ponieważ ja nie mówię, że tak jest, że to jest czarno-białe, ja mówię, że mi się wydaje, pomimo tego, że tak naprawdę ja tak myślę. Ale nadal użyję słowa bardziej takiego delikatnego, żeby nie wyjść na osobę taką niegrzeczną, zbyt bezpośrednią. Więc mogę powiedzieć the way, mogę powiedzieć it seems to me that she's a truly passionate teacher. It seems to me that she's a truly passionate teacher. Czyli wydaje mi się, odnoszę wrażenie, że ona jest naprawdę nauczycielem z pasją. Dobra, w takim razie co jeszcze możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć I feel albo I guess. To są jedne z najbardziej moich ulubionych wyrażeń. Dlaczego? Dlatego, że one są właśnie takie delikatne. Kiedy ja mówię, że ktoś coś powinien zrobić, albo że coś jest takie, albo śmakie, no to jest dość bezpośrednie. Ale w momencie, kiedy ja powiem I feel, to znaczy, że ja czuję, że tak wygląda sytuacja, albo I guess, to znaczy ja przypuszczam, to są bardzo, słuchajcie, delikatne wyrażenia. Co więcej, można do tego wyrażenia I feel dodać kind of. I kind of feel, czyli tak jakby czuję, że. Czyli to jest jeszcze bardziej, słuchajcie, zmiękczone. I to kind of to jest tak zwany wedge, ok? W języku angielskim tak się nazywają. Takie wyrażenia, które zmiękczają całe zdanie. No więc mogę powiedzieć na przykład I guessed that it must have been really difficult for him. I guess it must have been very difficult for him. To znaczy, ja przypuszczam, że to musiało być dla niego naprawdę trudne. Okay? Nie stwierdzam, ale przypuszczam. I ostatnie wyrażenie, które jest takie neutralne, to znaczy, że może być użyte albo w sytuacji nieformalnej, albo w sytuacji formalnej również, to I get the impression. I get the impression to znaczy tyle co odnoszę wrażenie. Na przykład, sometimes I get the impression that you're pushing your luck. Więc można komuś w ten sposób grzecznie zwrócić uwagę. Dlaczego grzecznie? Dlatego, że te wyrażenia wszystkie, które tutaj widzicie, one są wszystkie grzeczne. One są wszystkie takie, które spowodują, że będziesz postrzegany jako osoba grzeczna, jako osoba elokwentna, i jako osoba, która faktycznie zna język angielski nie tylko z książek, ale z prawdziwego życia. Trzy wyrażenia i to są wyrażenia takie najbardziej formalne. Bardzo fajne, ponieważ mogą być użyte i w mowie, ale też i w piśmie. I w sytuacji takiej urzędowej na przykład. I na egzaminie. I słuchajcie, zwłaszcza też dla osób, które gdzieś uczą się języka angielskiego na poziomie nawet akademickim, w akademickim pisaniu mogłyby być użyte, tylko wiadomo, trzeba uważać w akademickim pisaniu, żeby nie używać takiego bezpośredniego I, ale w te raz, dwa, trzy, te niebieskie mogą być użyte zdecydowanie we wszystkich esejach, we wszystkich, słuchajcie, no generalnie w pisowni, każdej ważnej, w każdym ważnym tekście.
Dobra, słuchajcie, to idziemy w takim razie. From my point of view, z mojego punktu widzenia. Point of view, albo można powiedzieć from my perspective również. Jeżeli chcesz się poskarżyć, na przykład w pracy, że zbyt długie są właśnie te godziny pracy, to możesz powiedzieć from my point of view, the working hours are too long. Z mojej perspektywy, godziny pracy są zbyt długie. W podobny sposób możemy powiedzieć to my mind. To my mind, co oznacza mniej więcej tyle co to me, ale jest to dużo bardziej formalne. Więc możemy powiedzieć to my mind, this is the best book for English learners. Czyli według mnie to jest najlepsza książka dla osób, które uczą się języka angielskiego. I ostatnie wyrażenie, które powiem szczerze, jest najbardziej oficjalne z nich wszystkich. As far as I'm concerned. O ile mi wiadomo. As far as I'm concerned, ok? Być może w języku polskim, o ile mi wiadomo, takie wyrażenie nie jest najbardziej oficjalne, ale ten ekwiwalent w języku angielskim jest. Więc mogę powiedzieć: As far as I'm concerned, you should have put more effort into learning English. To znaczy, o ile mi wiadomo, o ile ja postrzegam tę sytuację, powinieneś więcej wysiłku włożyć w naukę języka angielskiego. As far as I'm concerned. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo za wspólnie spędzony wieczór i do usłyszenia już za tydzień. Buziaki. Pa, pa.